Halo, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem poleciałem na kolejne dwa UFO i zamierzam je w sumie skończyć jak najszybciej się da, więc bridge'uję od razu i nie pierdolę się. No nie ma po co. O, dzień dobry panu. Jak miło, że pana dostrzegłem. Że panów dostrzegłem. Byłoby miło, gdybyś go trafił, dziękuję. Dobra. Największym problemem może być to, że tam mogły być headsuckery, no ale będę musiał z tym dealować, nie mam wyjścia. Kogo widzę? No ale fire. Do olania na razie. Chyba, że mi rakiety puści, ale nie powinien. Dobra, a ty w takim wypadku będziesz osobą, która będzie badać plecy i górę. Okej. Tutaj... gonimy od razu wszystkich do środka, nie ma sensu czekać. Tu już wszyscy są. Grzesiu też jest, to dobrze. No to was trzeba pogonić. Też tutaj. Do środka, o. Nice rule! Trend! Rzucamy ostrożność na wiatr. No to po kolei. Pięknie. I teraz tak. Tu. No i tu. Ty tu. Możesz biegać, to się chwali. Clear. Nie chce mi się tam badać. Szanse są niewielkie, że one tam, że oni tam są, ale no wiadomo. Mus to mus. W sumie... pięknie. Pięknie. Jeszcze dwóch? No dobra, to będziesz musiał być ty w takim razie. No dobra, no to... No to nie jest aż takie ważne. Nie wiem, czy jest sens, ale... na szczęście się udało. Okej. Też chcę tu podejść, a co? No line of fire, powiadać. Dziękuję.
Okej, okay. I może z tej perspektywy tego będziesz mógł trafić. Nope. Nope. Okej, okay, dobra, to stój tak po prostu. Teraz wy. A w sumie, skoro mam cię pod ręką. Się świnie chowają. Dobra, trudno. Ty już byłeś, tak, ty też. Lecimy od początku. Justynka ma jeszcze tajemnicy. To się chwali. Więc biegnij, biegnij. Idź w zasadzie. Michał już był ruszony. Matę strzelał, ale nie trafiał. Ewelinka... Niech leci też tutaj do ogólnej frajdy. Jeszcze może biegać przez chwilę. Teraz tak, Madzia. Madzie, ruszmy tu, ale ona nie może biegać niestety. Ignus też tutaj. Zapraszamy. Też nie może biegać. Mhm. Teraz tak. Alt był, Marta była, Lemon był. Więc Lesiu był, Chippy był, Szymon nie był. Szymona ruszmy. Może jemu się uda? O, dzień dobry panu. Jak miło, że pana zauważyłem. No dobra, to nie jest koniec misji jeszcze. Nie widzi go stąd. No dobra. Dobra, no to turn end! Zobaczmy. Może się uda tą misję szybko skończyć, a może nie. Panika. Mhm. To był jedyny, którego zauważyłem wcześniej, więc poprosimy cię na górę. Zajmij się tymi panami. Koniec. Koniec, dobrze. Udało się szybko tą misję w miarę zrobić. 10 minut. Dobra, wróćcie. Pauza, pauza. Przezbroić ponownie. Doładować amunicję tym, którzy ją zużyli. O, niedługo z czterema będę chodził. Ponieważ to już powoli jest ten etap gry, że zacznę zużywać dużo więcej amunicji, ale na razie jeszcze nie ma po co. O, niedługo też z granatami przestanę chodzić, ale to detal. Okej, okay, tak, tak, tak. Mhm. Tak, 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 tak. Zgadza się wszystko. No dobra. No to, panie i panowie, będziecie lecieć na ostatnią misję, która jest w bombowcu. Bombowiec jest trochę mniejszy, więc może się uda ją ogarnąć szybko, ale no cóż, zobaczymy. Mhm. Byłoby dobrze pamiętać, którędy się wchodziło do bombowca, ale no przekonamy się niedługo. Od razu na froncie jestem, zajebiście. Dobra, no to po pierwsze tak, attitudesy wszystkim ustawiamy. Łatwiej jest wybierać tych, którzy potrzebują aimedów, niż tych, którzy potrzebują auto, więc w taki sposób się po prostu do tego zabiorę. O, 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 lecimy. Ty na aimed powinnaś być. Ty powinnaś być na aimed. Też. Ty zdecydowanie powinnaś być na aimed. O. No i okej. Okay. Dobra, no to... Start tactical przekornie. Na wszelki wypadek, bo to jest inny rodzaj misji, a tutaj już mikroby są. Znaczy mikronoidy, co ja gadam. Więc na wszelki.
okej. Okay. Dobra, tutaj się rozstawimy. Nie ma to wielkiego znaczenia tak naprawdę, ale... Niech im będzie. Teraz tak. Gdzie jesteście wy? Wy jesteście najdalej, więc wy obstawicie drugą stronę. Więc tu, tu i tu. Mhm. Teraz tak. Tu. Tu i tu. A wy tu. Tu. I nie będzie symetrii niestety, więc tu. No i dobra. Niech będzie. Turn end. Zaraz wchodzimy. Ewentualnie oni przyjdą. Ale nie brzmi jakby przyszli. No dobra, no to... Po imprezę czas zacząć. Bridge and clear. Będę się śmiał, jeśli wyszli już po drugiej stronie, bo nie pamiętam, czy przypadkiem nie ma tutaj drugiego wyjścia. O właśnie. Więc to też ogarnijmy. Cóż za udany szturm. Dobra, to w takim wypadku wybiegniecie ogólnie tutaj zabezpieczyć te drzwi. Dobra. Też biegł się tu. Znaczy tuptusiem w zasadzie. Już zużyłem staminę na pierwszy bieg. Okej, okay, no to skoro drugą stronę mamy mniej więcej pilnowaną, to chyba wchodzimy na górę. Dzień dobry. Pięknie. Clear. I clear. Dobra, to ty staniesz tu. Ty leć tu. Looks clear. Ignus, idź mu pomóż. Nie wyszło to dokładnie tak jak chciałem, no ale okej. Okay. Już chyba nie ma sensu nikogo więcej ruszać. Turn end. Zobaczymy, co się stanie. Jak wspominałem, jest dobrym pomysłem nosić toksigany. Z tego właśnie powodu. Ponieważ one nam nie szkodzą. Wszyscy? No. Ekspresowa misja. Tyle dobrego. No to wracajcie wreszcie. Jesteście zabezpieczeni. O, tak, destroy, pauza, a teraz dopiero wyprzedamy wszystko, co z tych trzech misji wziąłem. Popatrzę, co tam z badaniami. Toxin Type B niech się robi. I w tym momencie tak.
Smoke grenade'y wszystkie. Stun grenade'y w sumie wypadałoby już trochę kupić. Więc do 50 dobijmy. Stun grapple. Już mi stun grapple... Znaczy stun grapple mi będą potrzebne, ale jeszcze nie teraz. Dużo później mi stun grapple będą potrzebne. Devastatory do 14, boomeroidy do 40 powiedzmy. Okej, okay. Entropy launchery do sprzedania, Brainsucker launchery mi są niepotrzebne. Vortex mine też do coś 40. Personal clock, personal disruptor shieldy niech zostaną na wszelki wypadek, bardziej to jest do wyprzedania tak naprawdę. Jest 20. Mhm. Entropy pody. Tak, tak, tak. I teraz tak. Leg armor, body armor już jest do sprzedania. Right armor, left armor. Helmety jeszcze niech se zostaną na wszelki. O, o i o. Dobra, tutaj mamy już wszystko kupione, co trzeba. Także okej. Biznes się kręci. No dobra, no to chyba wszystko na chwilę obecną, także save, end mission, o i przyspieszamy. Mhm. Pięknie, anihilator. Mhm, zobaczmy co jest jeszcze do przebadania i to jest było chyba już wszystko. Zgadnijcie co niedługo będę produkował. A w tym momencie rozsądnie byłoby przebadać to. Okej. Okay. Co tam się w inżynierii dzieje? Już niedługo się za to zabiorę. Dobra, dzień się skończył. Real Alien Threat. O, jest jasne dla nas, że organizmy mikronoidów są źródłem obcej inteligencji i wykorzystują różne obce formy, aby atakować nasz wymiar. Duże obce formy nie mogą przetrwać w naszym wymiarze. Mikronoidy muszą przenieść się na nowe, nowych nosicieli, aby podbić nasz świat i idealnym nosicielem jest nasza własna rasa. Brainsuckery są wykorzystywane, aby wprowadzić mikronoidy do ludzkiego krwioobiegu, które przejmują kontrolę nad mózgiem i mają dostęp do całej wiedzy i zdolności nosiciela. Teraz rozumiemy fizjologię mikronoidów odpowiednio, aby stworzyć toksynę, która szczególnie będzie zabijać te organizmy wewnątrz krwi. Jak zgadnijcie, co będę badał? Na tym mi najbardziej zależało. Dobra. No to pora się zabierać za Anihilator. I zrobimy se od razu z 3 albo i 4. Niech się robi! Badania nad Toxin Type C też już są zakończone. Biochemia, nie ma nic więcej ciekawego. Okej, okay, a tu produkcja nad Anihilatorami leci. Niech leci. Okej, okay, kolejny dzień skończony. Tutaj już robię save'a, ponieważ mam jakieś takie przeczucie, że niebawem przylecą. Jednak nie. Okej. Okay. Mhm. Dziś mogą przylecieć, więc ponownie end mission. O, jak tam moja produkcja nad anihilatorami leci. Muszę zobaczyć tempo. 6% dopiero. Mało. Czyli w ciągu jednego dnia się robi 25%. Czyli 4 dni potrzebuję, żeby wyprodukować jednego anihilatora. Okej. Okay. Heavy Disruptor Beam. Wybadany. Bardzo dobrze. No to fizyka kwantowa może się teraz zająć... Disruptor Multibombem, czy Large Disruption Shieldem? W tym wypadku myślę, że Disruptor Multibomb byłby lepszym pomysłem. Mhm. Toxin Type B skończyło produkcję, w związku z czym przechodzimy do produkcji Toxin Type C. Okej. No, tydzień minął. Kolejny tydzień minął. Więc w chwili obecnej przygotowujemy sobie... Po pierwsze idziemy na zakupy, więc ponownie Storm Dog i wszystkie. Hawker Warriorów już w tym momencie chyba nie ma sensu kupować. Więc nie.
Teraz tak, co my tutaj mamy? W tym tygodniu chyba powinien być nowy sprzęt, ale nie jestem tego w 100% pewien. Mylę się. Nie, jeszcze w tym tygodniu, nie? Okej, weapons controls oczywiście, wszystkie. Small disruption shieldy mi są niepotrzebne. No, to w sumie wszystko do wyprzedania, więc nigdy tego nie zrobiłem. Okej, okay, Janitor Missile Array, Prophet Missile Array też do sprzedania. Silniki, których nie używam, też do sprzedania. I czy to wyprzedałem wszystko, bo nie pamiętam. Chyba tak, albo i nie. Ale chyba tak. Tak, wyprzedawałem to wszystko. Okej, okay, no to w tym momencie save, bo trzeba bardzo ostrożnie przyspieszać, bo oni mają zwyczaju pojawianie się znienacka w trakcie dnia. O, więc w tym momencie już przybyło wszystko, co miało przybyć. Także po pierwsze Chop Shop na szybko. Storm Dogi wszystkie, tak. Zgadza się. Tak, i w tym momencie do sprzedaży. Tak, wszystkie Storm Dogi do sprzedania. Tak. W zasadzie to tak naprawdę robię to już tylko i wyłącznie siłą odruchu, bo już w tym momencie mam kasy potąd, tak naprawdę. No ale wiadomo, z odruchami nie ma wielkiej dyskusji, niestety. O, i gdzie one były? O właśnie, Ergardy. Tak. Także, jak wspominam, robię to już w tym momencie tylko i wyłącznie siłą odruchu. Okej, co tam z anihilatorami? Robią się, dobrze. O, dziś też? Bez ataku? Okej, czyli end mission. W sumie to byłby dobry moment, żeby przerwać ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.